Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Krzysztofa Wielickiego pod tytułem Solo. Moje samotne wspinaczki. Realizacja akustyczna Studio Takto. Czyta Filip Kosior. Góry i ściany chronologicznie. Broadpeak 1984. Solo Bingo. Lotce 1988. Solo bingo. Daulagiri ścianą wschodnią 1990. Solo bingo. Makalu ścianą zachodnią, zima 1991. Solo nie bingo. Anapurna ścianą południową 1991. Solo nie bingo. Bingo z bodkiem stewką. Shisha Pangma ścianą południową 1993. Solo bingo. Nanga Parbat flanką Diamir 1996 Solo Bingo. Rozdział pierwszy. Nadzieja. K2 Zima 2018 26 stycznia 2018 roku. Godzina 7 rano. Baza zimowej wyprawy na K2. Zwykle z Piotrem Tomalą jesteśmy w mesie pierwsi. Otwieram komputer. Jest mail od Janusza Majera. Rewo i Mackiewicz utknęli na wysokości 7400 metrów poniżej kopuły szczytowej Nanga Parbat. Ambasada francuska zorganizowała pieniądze na helikopter i akcję ratunkową. Okazało się, że to nie była prawda. Robert Szymczak, lekarz, specjalista medycyny górskiej, został dołączony do grupy koordynacyjnej akcji ratunkowej. Jest tam też Daniel Nardi i kilka innych osób. O godzinie 8.20 ich agent będzie Waskari Aviation. Robert, prześlę wam zdjęcie z dokładną pozycją miejsca, w którym się znajdują. Trzeba zdecydować, czy ktoś z naszego składu weźmie udział w akcji ratunkowej. Zadzwonię. Pozdrawiam, Janusz. Dzwonię, po więcej informacji. Robert kontaktuje się z Ludowikiem Dziambiasim, przyjacielem Elisabeth Revol, który ma z nią kontakt przez SMS. Wiemy, że schodzą ze szczytu, że Tomek jest w ciężkim stanie. Idą bardzo wolno. Nie wracają drogą wejścia, ale prosto w dół, linią drogi Kinshofera. Jest też wiadomość od agenta organizującego wyprawę Elisabeth i Tomka, że nie mają polisy ubezpieczeniowej obejmującej akcję ratunkową z użyciem helikopterów. Kto może im pomóc? W rejonie Nanga Parbat nie ma żadnej wyprawy. Żaden z wysokościowych nie ma aklimatyzacji. Na nic zdają się próby zorganizowania akcji przy pomocy agenta. W Karakorum działa tylko nasza wyprawa. Jedynie my możemy pomóc. Trzeba brać sprawy w swoje ręce. Nie mam odwagi nikogo wyznaczyć. Michał Pyka przysyła mi prognozy pogody dla Nanga Parbat. Wyglądają nie najlepiej. Na wysokości 7500 metrów wiatr osiąga w porywach prędkość 70-80 km na godzinę. Łączę się z panem Zbyszkiem Wyszomirskim, atasze polskiej ambasady w Pakistanie. Zaczyna się walka o helikoptery. Ascaria Vieszyn, która dysponuje śmigłowcami, żąda gwarancji pokrycia kosztów akcji, które mogą wynieść kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Francuzi ociągają się z decyzjami, a czas nagli. Nasza ambasada walczy o gwarancję w polskim MSZ. Bez użycia śmigłowców żadna akcja ratunkowa się nie uda. Zbyszek Wyszomirski spędza kolejne godziny w biurze Ascaria Vieszyn. Namawia pakistańczyków do uruchomienia helikopterów, ale nie ustępują. Jakaś patowa sytuacja. Jesteśmy gotowi ruszyć na akcję, ale... Jak? Gorący zimowy dzień. Dziesiątki telefonów, maili i niepewność. Czy ktoś i kto zapłaci w końcu za ratowanie alpinistów? Nie mam na to wpływu. Praktycznie żadnego. Pozostaje nadzieja. Rozpoczynam przygotowania. Myślę, jak wybrać potencjalny zespół ratunkowy. Nie mam odwagi, a może i prawa nikogo wyznaczyć. Wybrnąłem z tej trudnej sytuacji. Zebrałem cały zespół i zapytałem, kto leci. Wszyscy gotowi. Odparli. Mogę jednak wybrać tylko czterech chłopaków, po dwóch do helikoptera. A więc: Jarek Botor, bo jest ratownikiem medycznym, Piotrek Tomala, bo zna ten rejon. Jeszcze dwójka najlepiej zaaklimatyzowanych i mocnych: Denis Uróbko i Adam Bielecki. Niezależnie od tego, co się stanie, chłopcy przygotowują sprzęt ratowniczy oraz butlę z tlenem. Jesteśmy gotowi. Nasze dotychczasowe zmagania z K2 schodzą na drugi plan. Najważniejsi są teraz Eli i Tomek. Późnym wieczorem telefon z polskiej ambasady i dobra wiadomość: są pieniądze? Jutro przylecą dwa helikoptery MC5. Ulga. Mobilizacja. Marzenie, by stanąć zimą na górze. Rozmawiamy w bazie o wyprawie Elisabeth i Tomka. Śledziliśmy w internecie ich akcje na Nanga Parbat, wspinali się drogą Messnera. Droga, którą w 1978 roku samotnie wytyczył Reinhold Messner, jest zapewne najłatwiejsza na ścianie Diamir, ale też dosyć długa. Tomego od lat walczył o Nanga Parbat, o pierwsze zimowe wejście. Miał już za sobą sześć czy siedem prób, kilka razy również z Elisabeth. Dobrze się znali, byli przyjaciółmi, a to bardzo ważne przy podejmowaniu wyzwań w małych zespołach. Dla Eli i Tomka Nanga Parbat zimą była świętym gralem. A jednak uprzedzili ich w 2016 roku w lutym Simone Moro, Alex Chikon i Ali Satpara, dokonując pierwszego wejścia zimowego na Nanga Parbat. Nie zraziło to ani Eli, ani Tomka. Chcieli zrealizować swoje marzenie, by stanąć zimą na tej górze. Kiedy dotarła do nas informacja, że 24 stycznia ruszają w kierunku szczytu z zamiarem wejścia następnego dnia, pomyślałem, że to nie jest dobry pomysł. Mieli aklimatyzację tylko do 6000 metrów. Dlaczego tak się spieszyli? Przecież dopiero styczeń. Z obawą czekałem na wiadomości z ataku szczytowego. Mając w pamięci obsesję Tomka na punkcie zimowego zdbywania Nanga Parbat. W małym zespole łatwo jest stracić czujność. Brakuje hamulcowych, którzy mogliby coś doradzić, zasiać wątpliwości, ocenić kondycję, przygotowanie, zdrowie. Wiatr wszystko zagłusza. Stało się. Nasz zespół ratunkowy czeka w dołkach startowych. Piotrek Snopczyński mozolnie wyrównuje platformę, by helikopter mógł wylądować. Od rana grzeją się telefony na liniach z ambasadą polską i agencją Askar-Jewiejszyn, która ma przysłać śmigłowce. Wojskowi, którzy stacjonują na lodowcu Baltoro, informują agencję, że pułap chmur jest zbyt niski. My mówimy, że w bazie jest ok. Długo trwa przekonywanie pilotów, by jednak odpalili maszyny. Wreszcie dzwoni Zbyszek Wyszomirski. Siłą rzeczy zaprzyjaźniliśmy się z informacją, że wystartowali. Ale jest już za późno. Około trzeciej po południu obok bazy lądują dwa śmigłowce. Czwórka naszych wskakuje do kabin i w drogę. W skardu doposażają jeden helikopter w wyciągarkę linową. Mają nadzieję na oblot na wysokości 7200 metrów i ewentualną ewakuację Elisabeth i Tomka. Teraz walczą o to, by przed zmrokiem wylądować pod Nanga Parbat. Znam ten rejon i wiem, że jak wylądują w miejscu, gdzie alpiniści zwykle zakładają bazę, czyli na 4000 metrów, do ściany będzie jeszcze jeden dzień drogi. Proszę Zbyszka Wyszomirskiego, by naciskał na askari i pilotów, aby lądowali na wysokości obozu pierwszego, czyli na mniej więcej 4850 metrach. Zaoszczędzimy wtedy jeden dzień. Nie wiem jakich argumentów użył, ale piloci spisali się wspaniale i tuż przed zmrokiem wylądowali tam, gdzie sugerowaliśmy na oblot ściany. Zabrakło już jednak czasu. Piotrek i Jarek zostają w odwodzie na wypadek, gdyby trzeba było przetransportować alpinistów w dół doliny. Denis i Adam, wyposażeni w mały namiot, sprzęt do gotowania i lekarstwa, ruszają natychmiast w kuluar na drodze Kinshofera. Wiedzieliśmy, że nie będą się wspinali drogą Messnera, raczej nie znaleźliby tam żadnych lin, z których mogliby skorzystać, bo to bardzo rzadko wybierana droga. Zapadł zmrok. A oni muszą pokonać 1300 metrów różnicy wysokości do gniazda orłów w bardzo wymagającym terenie. Ostatnie 300 metrów wiedzie pionowymi ścianami. Denis i Adam mają szczęście. W kuluarze i ścianie prowadzącej do gniazda orłów znajdują liny, które zostały po jesiennej wyprawie, chyba korańczyków. To zdecydowanie przyspiesza akcję. Przy dojściu do miejsca biwakowego Denis nawołuje Eli, z nadzieją, że usłyszy jej głos, ale wiatr wszystko zagłusza. Nagle późnym wieczorem słyszy kobiecy głos szybko w górę. Po chwili spotyka wyczerpaną, odmrożoną Elizabet. Jest sama: gotowanie wody, ciepła herbata, jakieś leki. Jest bezpieczna. Mało mówi dziękuję chłopakom. Jak wiele musiała przeżyć schodząc nocą przy silnym wietrze bez wody, bez asekuracji. Chłopcy pytają o Tomka w jakim był stanie, gdy Eli zdecydowała się zostawić go w szczelinie. Odpowiada, że nie była to dla niej łatwa decyzja. Tomka dopadła ślepota, był ogromnie osłabiony, nie miał siły ruszyć się z namiotu. Rewol miała nadzieję, że przyleci po niego ekipa ratownicza, że zdołają go ewakuować. O świcie Eli, Denis i Adam ruszają w dół. Opuszczają Rewol na linię, sekurują. Dziesiątki razy powtarzają te same czynności. Za każdym razem obniżają się o 40-50 metrów. Coraz bliżej doliny, gdzie czekają na nich Jarek i Piotrek. Tajemnicą Elizabeth pozostanie, jak dziewczyna tak drobnej postury zdołała się wyrwać z objęć zabójcy, jakim jest Nanga Parbat. Po południu całą ekipę zabierają helikoptery. Tomek został na 7200 metrach. Po wylądowaniu w skardu nasi naciskają na pilotów, by jednak spróbowali zrobić oblot wokół Nanga Parbat. Piloci odmawiają. Powołują się na pogarszającą się pogodę i regulaminy. Mogą latać do granicy 6 tysięcy metrów. Konsultuje się z lekarzami, bazując na informacjach, które o stanie Tomka podała Elizabeth Revol. Ich zdaniem nie ma możliwości, by przeżył dobę. Miał obrzęg mózgu, był wyczerpany. Nic nie widział. Nie, nie miał najmniejszej szansy. Elizabeth leci do Islamabadu, a nasi chłopcy po dwóch dniach wracają helikopterami do bazy pod K2. Tomek został na zawsze na górze, którą tak bardzo pragnął zdobyć. Rozdział drugi, spryt, K2 i Nanga Barbat, lato 1996. Wolnym krokiem przemierzam ostatnie metry. Za mną Christian Kuntner. Trzyma się mocno, nie daje się odstawić, widzę światło jego czołówki. Marko Bianki. Został zaś trochę z tyłu, ale przez ostatnie dni nieźle dostał w skórę. Pewnie dobrze zapamięta tę wyprawę, bo nie było łatwo. Założyliśmy 4000 metrów lin poręczowych. Sami nie zatrudniliśmy szarpów. Pogoda nie dopisywała. Częste, chociaż krótkie opady śniegu spowalniały akcje zakładania obozów. Po założeniu ostatniego na wysokości 7800 metrów i powrocie do bazy, szybko wracamy do góry, bo bardzo mi się spieszyło. Pragnąłem dołączyć do wyprawy na Nanga Parbat. 10 sierpnia wychodzimy o 5 rano z obozu na 7800 metrach. Trochę za późno, ale jestem zdeterminowany. Nie wiem, co myślą Christian i Marko, ale podążają moimi śladami. Nie dają mi jednak zmiany, chyba są wyczerpani. Ściemnia się, a do szczytu daleko. Idziemy granią, która nie chce się skończyć. Już wiem, że w zejściu czeka nas biwak. Bez sprzętu i namiotu. Jest chyba godzina 21, gdy wyrasta przede mną metalowa rurka na odciągach. Zostawiła ją tuż przed nami włoska wyprawa Agostina da Polency. Odżył problem wysokości K2 i rurka była potrzebna do pomiarów satelitarnych. Dla nas jest ważna, bo jesteśmy pewni, że dotarliśmy na szczyt. Przybicie piątki, jeszcze tylko zdjęcia i zejście. Upłynęło 14 lat od mojej pierwszej próby na K2. Tym razem. Góra jest moja. Nie znam nikogo, kto nie byłby zafascynowany piękną piramidą, jaką jest K2. Góra zdobyta dopiero w 1954 roku przez Włochów jest szczególna dla Polaków. Latem 1976 roku Eugeniusz Chrobach i Wojciech Wróż na nowej drodze granią północno-wschodnią osiągnęli wysokość 8400 metrów. Został im do zrobienia trawer z polami śnieżnymi do szczytu, ale skończył im się tlen. Zawrócili. Drogę Polaków dokończyli w 1978 roku czołowi wtedy amerykańscy alpiniści Jim Wigwire, Lou Reichart, Rick Ridgway i John Roskelly. Wspinali się po polskich śladach, wykonując długi trawers do drogi normalnej. Janusz Kurczap, kierownik polskiej wyprawy, otrzymał potem od Ridgwaya telegram ze słowami wielkiego uznania za robotę, jaką Polacy wykonali na tej drodze. Po zdobyciu Everestu, nasi ponownie przymierzyli się do zdobycia K2. W 1982 roku ekipą znów kierował Janusz Kurczap. Tym razem byłem w składzie tej wyprawy. Janusz chciał, żebyśmy próbowali wejść nową drogą, tym razem granią zachodnią z lodowca Savoia, którą chcieli otworzyć Amerykanie w 1975 roku pod kierownictwem Jima Witakera. Nasza wyprawa była duża, ale spóźniona i nie pozbawiona problemów organizacyjnych. W Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny. Bazę udało się nam postawić dopiero 8 lipca. Po dwóch miesiącach zmagań razem z Eugeniuszem Chrobakiem, Leszkiem Cichym i Wojciechem Wróżem dotarliśmy na wysokość 8100 metrów. Dzień później Cichy i Wróż osiągnęli 8250 metrów, ale silny wiatr zmusił ich do odwrotu. W tym samym czasie, na drodze pierwszych zdobywców działała kobieca polska wyprawa kierowana przez Wandę Rutkiewicz. Bez powodzenia. K2 od 1976 roku jest polem rywalizacji alpinistów. Japończycy zdobyli południowo-zachodnią ścianę K2 w 1981 roku, ale oczy czołowych alpinistów skierowane były na południową grań z przełęczą Negrotto. Linia ta, nazwana przez Reinholda Messnera Magic Line magiczną była wielkim wyzwaniem. W 1979 roku zaciężna wyprawa francuska osiągnęła 8450 metrów. Rok 1986 pod K2 należał jednak do Polaków. Trzy polskie zespoły mierzyły się z piekielną piramidą. Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt K2. Niestety, Dobrosława Miodowicz-Wolf nie wróciła z tej wyprawy. Tadeusz Piotrowski i Jurek Kukuczka zdobyli górę nową drogą w stylu alpejskim. Niestety. Piotrowski zginął podczas zejścia. Janusz Majer skierował swój zespół na Magic Line. Tuż przed Polakami przymierzyli się do tej drogi Amerykanie Włosi i samotnie wspinający się Renato Casarotto. Najpierw zginęli dwaj Amerykanie John Smolick i Alan Pennington porwała ich lawina. Tragedia rozbiła wyprawę amerykańską, zwinęli swój obóz. Z K2 nie wrócili też tego lata Włoch Renato Casarotto i pakistański himalaista Muhammad Ali. Na szczycie 3 sierpnia 1986 roku stanęli za to Polacy Przemysław Piasecki i Wojciech Wróż oraz Słowak Peter Bozik. Ale sukces został okupiony śmiercią. W nocy z 3 na 4 sierpnia podczas schodzenia ze szczytu zginął Wojciech Wróż. Spadł w przepaść. Przyczyna wypadku nieznana. K2 było wielkim wyzwaniem także dla Wojciecha Kurtyki. W 1994 roku zaprosił mnie i Carlosa Bulera do zmierzenia się z zachodnią ścianą. Warunki, jakie tam napotkaliśmy, nie dały nam szansy na sukces. Do czterech razy sztuka Minęły dwa lata, i oto jestem na szczycie do czterech razy sztuka nie czuję euforii, choć to trzynasty szczyt do mojej korony Himalajów. Bardziej myślę o zejściu, bo źle to wygląda. Ciekawe, czy moi towarzysze też mają takie obawy. Jak bezpiecznie wrócić do namiotu na 7850 metrach? Ze szczytu to kawał drogi. Granią do przełączki nawet łatwo. Trochę jednak wieje. Schodzimy do kuluaru. Czołówki już nie działają. Idziemy na wyczucie do lodowego trawersu. Nie damy rady w ciemnościach kontynuować zejścia. Nade mną Christian, a Marko jeszcze wyżej. Czekan idzie w ruch. Rąbię w lodzie małą półkę, by można było przysiąść na tyłku. Wkręcam ostatnią śrubę lodową. Mama sekurację. Dobrze, że miałem tę śrubę, bo z grani co jakiś czas spadają kawałki lodu wyrywane przez wiatr. Długo myślę, czy położyć plecak pod tyłek, czy raczej schować w nim nogi. Wybieram pierwsze rozwiązanie. Słabo czuję palce u stóp. Czeka mnie walenie rakami w lód tak długo, aż wróci krążenie w stopach. Zmęczenie bierze górę. Oczy mi się zamykają. Wydaje mi się, że to kontroluje. W tak niskiej temperaturze można zasnąć na Amen. Tej nocy nie będziemy spali. Wciąż mam w pamięci 1986 rok, gdy załamała się pogoda i wracający ze szczytu K2 umierali na biwakach z wyczerpania i braku tlenu. Mam nadzieję, że większość we śnie. Wtedy chyba łatwiej się odchodzi. W 2021 roku z k wrócili Muhammad Ali Sadpara, Juan Pablo Mor i John Snorri. Kilka miesięcy później odnaleziono ich ciała. Nic nie wskazywało na wypadek. Umierali oddaleni od siebie o kilkadziesiąt metrów. Zasnęli na wieki. W 1996 roku z ataku szczytowego na Mount Everest nie wróciło ośmiu alpinistów, w tym Rob Hall i Scott Fisher. Zasnęli z klientami na grani ponad Przełęczą Południową. Nasza sytuacja jest o tyle lepsza, że pogoda dopisuje i mamy dobrą aklimatyzację wywalczoną w ostatnich sześciu tygodniach. Nie będziemy spać. Nawołuję od czasu do czasu kolegów, ostrzegam ich, by byli czujni. Śpiewam harcerskie piosenki. Przypominam sobie kolejne zwrotki, przecież jak śpiewam, to raczej nie śpię, prawda? Marko i Christian pewnie myślą, że to efekt braku tlenu. A może po cichu też sobie coś nudzą? Niby jesteśmy osobno, a jednak razem. Teraz nie łączy nas lina. Wiąże nas chęć przeżycia i powrotu do domu. Wreszcie świt. Możemy kontynuować zejście. Rankiem docieramy do namiotów bazy. Rysiek Pawłowski i Piotrek Pustelnik już gotują herbatę. Udało się. Nasze rodziny już spokojne. Chandra, nepalski kucharz, podaje nam ryż. Już prawie nie ma nic do jedzenia. Herbata bez cukru. Nie udała się podróż wielbłądami pożywność do najbliższej wioski. Wysoki stan wody w rzece Szaksgam załatwił sprawę. Trudno, będziemy trochę głodować, ale to nam nie zaszkodzi. Zwijamy bazę. Większość uczestników schodzi. Zostaje z Markiem Rożnieckim, lekarzem, by poczekać na ostatnią atakującą dwójkę, czyli Ryśka Pawłowskiego i Piotra Pustelnika. Kilka dni nerwów. Czasem możemy liczyć na posiłek u gościnnych Rosjan, którzy obok nas mają bazę i tak jak my zmagają się z północnym filarem K2. Wreszcie 16 sierpnia widzimy schodzących Piotra i Ryśka. Wczoraj byli na szczycie. Piekielnie zmęczeni docierają pod wieczór do prawie już zlikwidowanej bazy i niemal pustych garów. Wszystko za nami, ale i wszystko przede mną. Sfatygowane baterie w telefonie satelitarnym jakoś pozwalają nam połączyć się z krajem. Dobrze, że nasze rodziny już spokojne. Szerpowie odzyskali tożsamość. K2 zostało zdobyte, ale będzie jeszcze czekało na zimowych wojowników. Dwie polskie wyprawy i rosyjska nie dały rady. 16 stycznia 2021 silna, liczebnie komercyjna wyprawa szerpów przy dobrej pogodzie, trzeba mieć szczęście, zdobywa szczyt. Styl może nie był najlepszy, ale zwycięzców się nie osądza. Nirmal Purja jako jedyny wchodzi na szczyt bez użycia butli tlenowej. Przyjdą następni, poprawią styl, chociaż. Gdy 11 stycznia 1986 roku wchodziłem z Jurkiem Kukuczką na Kandzhen Zongę, niższą od K2 zaledwie o 15 metrów, już poprawiliśmy styl, w ogóle nie wspomagając się tlenem, ale game is over, gra skończona. Szerpowie odzyskali tożsamość. Można wybrać jedną górę. Przede mną Nanga Parbat w miejscowym narzeczu Nagagura. Rzeczywiście naga, bo oddalona od głównego pasma Karakorum o 250 km. Właściwie leży już w Kaszmirze. Najważniejsze to dowiedzieć się, jak idzie robota kolegom na Nanga Parbat. Już wiem, wszyscy mają się dobrze, tyle że od niedawna siedzą w domu. W Polsce. Na początku sierpnia mieli długi okres złej pogody. Byli nawet dość wysoko. Skomplikowane partie szczytowe nie pozwoliły im jednak na rozwinięcie ataku. A miało być tak fajnie, bo jeszcze w kraju urodził mi się pomysł, jak zdobyć ostatnie dwa szczyty do korony Himalajów w jednym sezonie. Przed rokiem, gdy miałem za sobą zdobycie dziesięciu klejnotów himalajskiej korony, otrzymałem informację od Renato Moro, właściciela dużej włoskiej agencji organizującej wyprawy i trekkingi, że jest szansa na zdobycie zezwolenia na próbę pokonania obu ośmiotysięcznych gaszer brumów. Od 1986 roku, po hekatombie na zboczach K2, pakistańskie Ministerstwo Turystyki wprowadziło nowe uregulowania, ponieważ uznało, że jedną z przyczyn tamtej katastrofy, w której zginęło lub zmarło osiem osób, było wydawanie zbyt wielu zezwoleń na zbyt wiele szczytów dla zbyt wielu wypraw. Po dziewięciu latach ministerstwo złagodziło rygory. Gdy otrzymałem zezwolenie na Gaszer Brumy, natychmiast zgłosili się do mnie czołowi himalaiści tamtego czasu. Rob Hall, Ed Visturs i Carlos Carsolio. Do składu dołączył jeszcze Jacek Berbeka. Wystarczyło 17 dni i bardzo sprzyjająca pogoda, by oba wysokie Gaszerbrumy padły naszym łupem. Na ten nieco niższy wszedłem samotnie, a jedynkę zdobyliśmy w jednym ataku alpejskim w jedną dobę. Zrozumiałem wtedy, że następnego lata muszę wrócić w Karakorum, by zmierzyć się z K2 i Nanga Parbat. Tym razem pakistańczycy nie wyrazili zgody na wydanie dwóch zezwoleń w jednym sezonie, czyli na K2 i Nanga Parbat. Można wybrać jedną górę. Znalazłem inne rozwiązanie. O zezwolenie na K2 wystąpiłem do CXMA, Chińskie Stowarzyszenie Alpinistyczne. Filar północny leży w całości po stronie chińskiej. Od pakistańczyków zaś bez problemów otrzymaliśmy zezwolenie na atakowanie Nanga Parbat. Trzeba mieć szczęście, żeby w 14 miesięcy zdobyć cztery szczyty ośmiotysięczne? Chytry plan, kiepska niespodzianka. A więc najpierw K2 od północy. Wyjazd w czerwcu. Miesiąc później wyruszy wyprawa na Nanga Parbat pod dowództwem Jacka Berbeki. Wierzyłem, że jeśli zdobędę K2, a w drodze powrotnej przez Pakistan zatrzymam się w Chilas i szybko przeniosę się w Dolinę Diamir, gdzie moi przyjaciele z pewnością założą już dwa, trzy obozy. Ubezpieczą linami ścianę, a moja aklimatyzacja pozwoli mi na szybki atak szczytowy. Chytry plan, prawda? A tu kiepska niespodzianka. Rysiek Pawłowski mnie pociesza. Pójdziemy razem, znam tę górę. Entuzjastycznie też dołącza się Piotrek Snopczyński. Może jednak nie jest tak źle. Może to ma sens. Może razem damy radę. Koniec sierpnia. Jedziemy naszym busem w dół rzeki, mijamy tętniące życiem miasteczka zamieszkane przez Hunzów. Znani z długowieczności dzięki zdrowemu odżywianiu. Bardzo otwarci, chętnie nawiązują kontakty, są ciekawi skąd przybywamy i w jakim celu. Mężczyźni charakterystycznie ubrani, w szarawary, długie koszule i czapki masutki. Kobiety zwykle tylko z chustką na głowie okalającą ramiona, zwaną hijabem. W większości to szyici, ale trafiają się i sunnici, a także druzowie. Dla mnie po prostu wyznawca Allaha i czciciele Mahometa. Nie ma obowiązku zdobywania korony. Coraz bardziej zielono, coraz więcej drzew. Dolina poszerza się. Przed nami przedmieścia Gilgit, stolicy Hunzów. Zatrzymujemy się na spóźniony lunch i żegnamy z trójką naszych dzielnych towarzyszy, którzy wykonali dla nas wielką pracę podczas Zmagańska 2. Dzięki nim mieliśmy co dwa, trzy dni nowe ładunki z żywnością i sprzętem w bazie głównej. W tej pracy nie podjęli się chińscy tragarze. Mogli to zrobić tylko doświadczeni Hunzowie. Karim i Sadik jadą z nami dalej. Obiecali mi towarzyszyć w drodze pod Nanga Parbat. Ostatni szczyt do mojej korony Himalajów. Mojej. Tak się złożyło, składało. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty, trzynasty. Nie ma obowiązku zdobywania korony. Ja też przez całe lata nie czułem żadnej presji. Ta myśl zaczęła mi chodzić po głowie pewnie gdzieś po drodze, skoro już. Niektórzy koledzy po fachu przestali walczyć o koronę, zadowalając się tym, co zdobyli i w ogóle wspinaniem. U mnie z czasem coraz częściej pojawiała się wspomniana myśl, że skoro nie żebym tęsknił za piątym miejscem w rankingu, nie, na pewno nie. Wyścig Messner Kukuczka skończył się parę lat temu. Znałem Jurka i nigdy nie odniosłem wrażenia, że on kolekcjonuje ośmiotysięczniki, w dodatku rywalizując z Reinholdem. To niby ja miałem się bić o piąte miejsce? Pff, absurd. Kukuś usłyszał, że nie jest drugi, tylko wielki. Ja najwyżej mogłem sobie życzyć haseł w stylu: Nie jesteś szósty, jesteś piąty. Dziękuję, wiem i mam to w sobie w znanym tylko mi miejscu mojego wnętrza. Trzeba mieć zawsze dobę w zapasie. Tymczasem poruszamy się po ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest Karakorum Highway. Rządy Pakistanu i Chin wspólnie rozpoczęły budowę tej drogi w latach 60. XX wieku. Liczący 1300 km trakt został oddany do użytku dopiero w 1986 roku. Połączył miasto Kashgar leżące w chińskiej prowincji Xinjiang z pakistańskim miastem Havelian, oddalonym o blisko 100 kilometrów od Islamabadu i Rawalpindi. Otworzył drogę do portu w Oceanu Indyjskiego dla chińskich towarów. Przy budowie trasy, zwanej też Drogą Przyjaźni Pakistańsko-Chińskiej, zginęło prawie tysiąc budowniczych głównie żołnierzy jednostek inżynieryjnych Armii Pakistańskiej. Karakorum Highway to również ważny trakt strategiczny, przecinający północno-zachodnią część Kaszmiru, nadal spornego terytorium, którego status wywołuje co jakiś czas napięcia polityczne i militarne między Indiami a Pakistanem. Poprowadzona logicznie droga w większości wzdłuż rzek Gilgit i Indus, tak jak wiódł kiedyś słynny Jedwabny Szlak, wznosi się na granicy pakistańsko-chińskiej na wysokości 5350 metrów. Przejście graniczne Kundżerba Pass. Zimą często jest nieprzejezdna. Dziś na wielu odcinkach zdewastowana, bo prawie w ogóle nie była remontowana. Służby drogowe jedynie ją udrażniają, gdy zachodzi konieczność usunięcia skutków obsuwania się górskich zboczy, szczególnie po ulewach, których tu nie brakuje. To syzyfowa praca. Planując przejazd Karakorum Highway, trzeba zawsze mieć w zapasie dobę. Zwykle się przydaje, czasem nie w całości. Jest nadzieja, że w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa nowej drogi, już według obowiązujących w innych częściach świata standardów. Opuściwszy rzekę Gilgit, zbliżamy się do punktu uznanego za łącznik trzech masywów: Hindukuszu, Karakorum i Himalajów. Symboliczne miejsce, ale lokalni lubią podkreślać, że łączą się tutaj najwyższe pasma Azji. Jeszcze trzy godziny turlania się naszym autobusem i wreszcie widać znajome zabudowania miasteczka Chilas. Nikt się tu nie uśmiecha, poza dziećmi. Jest już późne popołudnie. Umęczeni trudną podróżą chcemy szybko wejść pod prysznic. Zatrzymujemy się w hoteliku Chilas Inn. Nazwa, szczególnie w części inn, nie ma wiele wspólnego z International, chyba że decyduje o tym liczba zatrzymujących się tutaj ludzi z całego świata. Tak jak my, oni też nie mają innego wyjścia. Chilas Inn to ponure miejsce. Stanowi zwykle zakończenie pierwszego etapu podróży dla wypraw, którym nie udało się dolecieć samolotem do Gilgit lub Skardu. A to udaje się niezwykle rzadko. Nikt się tu nie uśmiecha, poza dziećmi. Wokół brodaci ponurzy faceci, bo przecież kobiet nie ujrzysz na ulicy. Ci krócej ostrzyżeni to zapewne sunnici, ci z brodami to szyi ci. Żyją obok siebie w nieustającym konflikcie. Z hotelu raczej nikt nie wychodzi bez powodu. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.